Pewien człowiek został niesprawiedliwie oskarżony. Podstawiono fałszywych świadków, którzy zeznali przeciwko niemu. Został skazany na wyrok śmierci. I było wielu świadków tego wydarzenia, dlatego że to była sprawa publiczna. Wielu ludzi to widziało. I było wiele ludzi dobrych, pobożnych, dobrej woli, którzy się modlili za tego człowieka, którzy prosili Pana Boga, bo zanim jeszcze został wydany wyrok śmierci, był bardzo torturowany, żeby Bóg oszczędził mu cierpienia, żeby ci oprawcy się opamiętali, żeby on nie umarł, dlatego że wszyscy wiedzieli, że on jest niewinny. Ale Bóg nie spełnił tej prośby. Ten człowiek w końcu został skazany na śmierć i zabity. Chciałbym, żebyśmy się dziś zapytali, dlaczego Bóg nie spełnił tej prośby? Dlaczego Bóg nie spełnił tej prośby? Dziś słyszeliśmy Ewangelię, w której jesteśmy świadkami tego, jak uczniowie przychodzą do Jezusa, Jakub i Jan, i mają do Niego prośbę. Wyrażają względem Jezusa swoje pragnienie. Mówią, chcemy, żebyś nas przyjął do swojej chwały, jeden po lewej, drugi po prawej. Chcemy być blisko Ciebie. Chcemy uczestniczyć w Twojej chwale. Dobre pragnienia. Przychodzą z nimi do Jezusa. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jaką odpowiedź daje im Jezus, co im mówi i co to znaczy dla nas. Jezus mówi tak. Słyszy ich prośbę, ich pragnienia i mówi, nie wiecie, o co prosicie. Nie wiecie, o co prosicie. Jezus tymi słowami pokazuje nam, że często jest tak, że przychodzimy do Niego z jakimiś dobrymi pragnieniami i prosimy o coś, co jest dobre. Ale prosząc o to, często jest tak, że my widzimy w sposób bardzo wąski, że widzimy tylko swoje pragnienie, które, tak jak mówię, jest często dobre samo w sobie, ale widzimy tylko to, że chcemy, żeby ono zostało spełnione. Chcemy, żeby to się wydarzyło. A tymczasem Jezus pokazuje, że Bóg widzi to znacznie szerzej. My nie widzimy pewnych skutków, konsekwencji wydarzeń, kiedy Bóg faktycznie spełni tą prośbę. Jak gdyby nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy potem, kiedy faktycznie Bóg by nam to dał. A więc z jednej strony Jezus widzi pragnienia, które są w naszych sercach, znaje, ale z drugiej strony Jezus widzi wolę Boga i zna wolę Boga. A Bóg w swojej mądrości i w swojej świętej woli, tak jak mówię, widzi znacznie szerzej, bardziej, więcej, głębiej. Przede wszystkim widzi następstwa i konsekwencje pewnych czynów, wydarzeń czy darów, które może nam dać. A więc Jezus zna wolę Boga. Zapytajmy się w takim razie, jaka jest wola Boga? Jakie są pragnienia Boga? Czego Bóg chce dla mnie? Oczywiście wola Boga jest zawarta w Piśmie Świętym i możemy odnaleźć największe pragnienie, jakie Bóg ma względem każdego człowieka. Znajduje się w pierwszym liście świętego Pawła do Tymoteusza w rozdziale 2, wersecie 4. I tam Słowo Boże mówi, że Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni. Bardzo lubię to zdanie. To jest jedno z moich ulubionych zdań z Pisma Świętego. Tak bardzo lubię, że je umieściłem na swoim obrazku prymicyjnym. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni. To jest wola Boga. Taka jest wola Boga, że Bóg chce, żeby każdy człowiek, ja, każdy z nas, każdy z Jego synów i córek, żeby był zbawiony. Bóg niczego tak bardziej nie pragnie, jak tego, żeby każde z Jego dzieci żyło z Nim na wieki. I to jest wola Boga. To jest największe pragnienie Boga. I to jest też cel Boga. A więc każde działanie, jakie Bóg podejmuje, czyli wszystko, co Bóg robi, albo wszystko, czego Bóg nie robi, jest podporządkowane temu celowi. Że Bóg chce każdego z nas doprowadzić do zbawienia. I każde jego działanie albo niedziałanie jest z tym związane, że on działa pod kątem celu, że chce każdego człowieka doprowadzić do zbawienia. I w takim razie wróćmy do naszej historii z początku kazania. Dlaczego Bóg nie wysłuchał prośby dobrych ludzi,
dobrej prośby o ocalenie tego człowieka. Dlatego, że ta prośba była sprzeczna z planem zbawienia. I nie trzeba być tutaj jakimś wielkim Einsteinem albo geniuszem dedukcji, żeby się domyśleć, że ten człowiek to był oczywiście Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Syn Boży, którego Bóg posłał na świat, aby nam wysłużył zbawienie. I nie było innej drogi, jak droga przejścia przez śmierć do życia. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. I nie było nikogo, kto był w stanie zapłacić za to, ponieść konsekwencje. Jedynie sam Bóg mógł to zrobić, jako jedyny sprawiedliwy. Mógł ponieść tą karę, konsekwencje tak naprawdę naszego grzechu, naszego odejścia. I dlatego, choć prośba ludzi, którzy widzieli, jak Jezus był męczony i ich aż targało, dlaczego Bóg z tym nic nie robi, dlaczego Go nie uratuje, przecież On jest niewinny, On jest dobry. Bóg nie mógł spełnić tej prośby, bo by sam udaremnił swój plan zbawienia. Sam by sobie zaprzeczył. W takim razie zapytajmy się, czy mamy o nic nie prosić Boga? Czy mamy nie przychodzić do Boga z naszymi prośbami? Przecież Bóg mówi w Słowie Bożym, proście, a będzie wam dane. Za chwilę będzie moment mszy świętej, w której kapłan będzie prowadził modlitwę wiernych. Będziemy się modlili za papieża, za cały Kościół, za chorych, cierpiących. Czy mamy się nie modlić? Pan Bóg bardzo chce, żebyśmy do Niego przychodzili z różnymi pragnieniami i z pewnością każdy z nas z czymś tutaj przychodzi, z jakimiś prośbami. Prosimy o różne rzeczy. Wielu pewnie prosi o zdrowie dla swoich bliskich, dla tych, których kochamy. Ktoś może ma jakiś ważny egzamin, może ktoś będzie prawo jazdy zdawał. Proszę Cię, Panie Boże, chcę zdać za pierwszym razem. Ktoś prosi o podwyżkę w pracy, o awans. To są dobre rzeczy. Są same dobre rzeczy. I oczywiście mamy prosić o to. Ale w każdej prośbie chcemy dać taką jedną gwiazdkę. Taki odnośnik. I ta gwiazdka odnosi nas do tego, że proszę Cię o to, Panie, i niech to się stanie, niech to się spełni. Daj mi to, jeżeli to jest zgodne z Twoją wolą. Jeżeli to jest zgodne z Twoją wolą. A jaka jest wola Pana Boga? Wola jest taka, żebym był zbawiony. Żebym miał życie w Nim. Życie wieczne. I nie wiemy, jaka jest droga. Dlatego, że każdy z nas ma inną drogę. Ja mam inną, wy macie inną. I nie wiemy, to jest tajemnica. Dlaczego Bóg jednego tak prowadzi, innego tak? Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Ale chcemy chwycić się mocno prawdy o tym, że Bóg robi wszystko, wszystko w tym celu, aby każdy z nas został zbawiony. I dla kogoś może droga jest taka, żeby tego prawka nie zdał za pierwszym razem. Różne są drogi i my tego nie wiemy. Ale Pan Bóg w swojej mądrości widzi następstwa, widzi konsekwencje i On da nam tylko to, Bóg da nam tylko to, co jest zgodne z Jego planem, czyli zgodne z planem zbawienia dla mnie. Jeden z ojców pustyni, moi drodzy, napisał takie zdanie. Pewnego razu Bóg spełnił to, o co prosiłem i miałem tego dość. Pewnego razu Bóg spełnił to, o co prosiłem i miałem tego dość. I dalej. Od tego momentu zacząłem modlić się jedynie o to, bym mógł czynić Jego wolę. Jesteśmy na Eucharystii. Za chwilę wielu z nas przyjmie eucharystyczny pokarm Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. A więc wejdziemy w rzeczywistość Komunii Świętej. Zjednoczymy się z Jezusem. I to jest, moi drodzy, znak zewnętrzny tego, że my przyjmując Boga, przyjmując Jezusa Chrystusa, chcemy, żeby Jego pragnienia stawały się moimi pragnieniami. Żeby Boże pragnienia stawały się moimi osobistymi pragnieniami. Dlatego, że Bóg nie przychodzi po to, żeby spełniać nasze oczekiwania, nasze zachcianki, ale Bóg przychodzi po to, żeby spełniać swoje obietnice. I poprzez zjednoczenie z Nim my chcemy, żeby nasze pragnienia stawały się Jego pragnieniami. Chcemy, żeby nasza ludzka wola
coraz bardziej i coraz ściślej jednoczyła się z wolą Boga, aż w końcu, żeby była z Nim jedno. Więc prośmy dziś, moi drodzy, o taką łaskę otwartości i przyjęcia woli Bożej. Nawet jeżeli czasem mocujemy się z Bogiem, mamy do tego prawo i dobrze, że tak jest, bo to buduje relacje. Ale na końcu tego mocowania skapitulujmy przed Nim i uznajmy: Panie, Ty wiesz lepiej. Niech się dzieje święta Twoja wola w moim życiu. Sprośmy dla każdego z nas o taką postawę serca, o to, żebyśmy w każdej prośbie, którą zanosimy do Boga, właśnie chcieli szukać Jego woli, czyli zbawienia. Prośmy o to słowami modlitwy przed czytaniami, słowami kolekty, w której ksiądz modlił się tak: Wszechmogący Boże, prosimy, aby nasza wola była Tobie oddana, abyśmy służyli Twemu majestatowi. Amen.